Wprawdzie roboty w medycynie nie zastąpią człowieka, ale mogą znacząco ułatwić mu pracę. Kilkudziesięciu lekarzy i rezydentów zrzeszonych w Śląskiej Izbie Lekarskiej wzięło udział w warsztatach z obsługi robota Da Vinci. Jak mówią, pierwsze wrażenia są zaskakująco pozytywne. Porównam może do laparoskopii, tak, bo tutaj możemy te porównać operacje dużo łatwiej. Przy narzędziu robotycznym te ruchy są bardziej płynne, precyzyjniejsze. Natomiast przy laparoskopii no niestety ten ruch trwa dłużej, my musimy sami koordynować konkretnie co chcemy zrobić, to nam robot troszkę pomaga, tak? Jest bardziej taki intuicyjny. Chirurgia robotyczna to przyszłość, nie tylko z powodu samej techniki. W samym województwie śląskim średnia wieku chirurgów to 61 lat, a nowoczesne technologie mogą zachęcić młodych lekarzy do wyboru chirurgii jako specjalizacji. Roboty to także plus dla pacjentów, którzy operowani są w sposób mało inwazyjny, co z kolei wpływa na czas i przebieg rekonwalescencji. W grę wchodzi przede wszystkim operacja na gruczole krokowym. Już w Polsce takie operacje są wykonywane i wiem, że tutaj na Śląsku także trwają przygotowania do tej operacji. W trybie robotycznym oczywiście. Duże zapotrzebowanie w dziedzinie ginekologii. W dziedzinie chirurgii onkologicznej, nawet chirurgii dziecięcej, no i oczywiście chirurgii ogólnej. Technologia robotyczna stosowana jest na świecie od prawie 25 lat, jednak w Polsce dopiero kiełkuje. Dziś z Da Vinci korzysta 75 certyfikowanych chirurgów w 23 placówkach w kraju, a na całym świecie wykonano z jego wykorzystaniem ponad 11 milionów operacji. Od kwietnia 2022 roku operacje nowotworu prostaty są w Polsce refundowane, co może wpłynąć na zwiększenie popularności i zapotrzebowania na chirurgię robotyczną. Zmniejsza się liczba osób koniecznych na podczas operacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o laparoskopowe, tutaj porównując operacje, ponieważ chirurg sam ustawia kamerę w robocie, a podczas operacji laparoskopowych potrzebna jest dodatkowa osoba, która reguluje ustawieniem kamery. To zresztą bardzo sobie chirurdzy chwalą, że są jakby niezależni, że to oni wszystkimi narzędziami sterują. Co jednak istotne, robot nie zastępuje pracy rąk chirurga, lecz ją wspomaga.